Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie oddzielimy figę Peretta. Tu już korzonki ma bardzo ładne, ale zaraz Wam pokażę te korzonki, gdy odetnę cały woreczek z tą sadzonką i pokażę Wam, jakie ma korzonki, i zaraz przesadzimy do nowej doniczki. A teraz Wam pokażę sadzonkę, którą oddzieliłem wcześniej, czyli sadzonkę figi Bronturkej. Ten listek, który jest tu, był o połowę mniejszy od tego, już urósł, wychodzi kolejny, czyli już się ukorzeniła. Jak ją podnoszę do góry za gałązkę, to nie wychodzi. No i taka figa się jeszcze ukorzenia, a ja sobie obetnę tą i zaraz zobaczycie, jakie ma korzonki, bo tego jeszcze Wam nie nagrywałem. Nie mogę Wam nagrywać ciągiem, ponieważ nie mam statywu. Także widzimy się zaraz, jak oddzielę sadzoneczkę. No, jak widzicie, sadzonka ma bardzo, bardzo sporo korzeni. No i zaraz przechodzimy do przesadzania. Tutaj jest obcięte miejsce. Tutaj mamy sadzoneczkę. Zaraz ją przesadzimy do nowej doniczki. I będzie ładna z tego sadzoneczka. Także widzimy się z powrotem zaraz, gdy tą sadzoneczkę już przesadzę. Tak, mam tu już przygotowaną doniczkę. Sadzoneczkę już bez woreczka, z ładnymi korzonkami. O, możecie sobie zobaczyć, niektóre korzonki już są brązowe, są prawie że zdrewniałe. Ładna sadzoneczka. I tak, pamiętajcie, jeżeli taką sadzonkę oddzielicie, luźno przysypać ziemią, nie ubijać. Nie ubijać tego, ponieważ możecie zruszyć te korzonki, co tu są. Mogą się jakby oberwać od gałązki i może ta sadzonka kulać tak jak ta, bo ta też kulała, bo przesadzając przycisnęłem mocno, upchnęłem ziemię i te korzonki jakby się oberwały i od nowa startowała. Ale z tą to już powinno być dobrze, bo leciutko przysypię ziemią i oczywiście zobaczę, czy to będzie dobra metoda. Także zaraz się widzimy, jak przesadzę i zobaczymy może jakieś inne figi albo coś, co jeszcze przesadzałem. I sadzoneczka już posadzona w nową doniczkę. Doniczkę zastosowałem taką malutką, żebym po prostu nie musiał długo czekać i aż będę widział korzenie u spodu, bo jeżeli będę widział korzenie u spodu, to wiadomo, że sadzonka jest bardzo dobrze ukorzeniona i po prostu jest gotowa jakby na sprzedaż, na wymianę. Także taką sadzoneczkę albo zostawię sobie, albo może gdzieś pójdzie w świat. Także to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Zaraz może zobaczę jeszcze kolejne gałązki do oddzielenia, ale bym musiał zobaczyć, ile mają korzonków. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. W następnym odcinku może Wam pokażę gałązki cytrusów, jak się miewają po oddzieleniu. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć, trzymajcie się.